Witam się z Państwem z gabinetu pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku. Pani Olga Skwara jest tutaj ze mną, a spotykamy się po to, aby wyjaśnić pewne różne dziwne sytuacje, które wokół Domu Kultury krążą od jakiegoś czasu, których początkiem chyba była sytuacja związana z jedną z pracownic zwolnioną, która odeszła z pracy bardziej w ten sposób, bo w przestrzeni publicznej różne po prostu na ten temat chyba plotki najbardziej krążą. No i oprócz tego mamy sprawę koncertu, który miał być, nie był i nie wiadomo, co dalej z takimi koncertami, czy z tym nawet koncertem będzie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Krąży wiele plotek, może zacznijmy od tej sprawy związanej z koncertem panów, którzy śpiewali dla pań, który miał się odbyć w Kłobucku, nie odbył się i wokół tego krąży wiele różnych takich niedomówień związanych z jakąś polityką, z jakimiś tego typu sprawami. Ja bym prosił o wyjaśnienie, jak to wszystko było, dlaczego ten koncert się nie odbył, jakie były przyczyny takiego, a nie innego obrotu sprawy. Wie pan, trzeba by zacząć od samego początku. Poza tym, no cały czas mówi pan o plotkach i no właśnie, innych rzeczach. Chcę wyjaśnić. Chyba na temat każdej osoby krążą różne plotki, niedomówienia i nikt tego w taki sposób nie załatwia. Zacznę od samego początku. Ze wolności. To pomysł mojego kolegi i w projekt Sebastiana, tak, Zielonki, w który bardzo mocno się zaangażowałam. Dodam, że on zaczął już działać w momencie, kiedy ja jeszcze nie byłam powołana na stanowisko dyrektora, ale już wtedy spotykaliśmy się, ustalaliśmy pewne szczegóły, zasady działania i tak dalej, i tak dalej. Koncert bardzo fajnie wyszedł. On zaangażował się od strony muzycznej, zresztą przy zbieraniu nawet muzyków ja chciałam mu pomóc, wziął to na siebie, ustalaliśmy inne rzeczy. Też brak konferansjerki to mój pomysł, żeby zrobić te podkłady zamiast takiego standardu. No i doszło do tego koncertu, który okazał się fajnym pomysłem. W kolejności fajnie to wyszło, więc zebrałam grupę tych osób, które występowały, zwróciłam się do nich, no oczywiście pisemnie, na tam drogą mailową, żeby to powtórzyć i żeby to kontynuować, bo dużo ludzi chciałoby wziąć udział w takim koncercie. Pierwszym pomysłem był 13 grudnia. Później rozmawiałam też o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. No nie udało się, nie udało. Kolejnym takim pomysłem rzuconym tam przez Sebastiana było to, żeby był koncert walentynkowy. No i tutaj zaczęliśmy jakieś rozmowy. Sebastian miał do mnie przyjechać. No nie udało się, nigdy do tego spotkania nie doszło. Wysyłał mi SMS-y, że dzisiaj nie, jutro nie i tak dalej, więc ja się zaangażowałam w ten koncert na 14 lutego, te walentynki, do niego nie doszło, więc nie miałam też pewności, że znowu tak się nie stanie. Przepraszam. I potem nagle straciłam kontakt z Sebastianem, osobą, która jest mocno w to zaangażowana. Natomiast pojawiło się Stowarzyszenie Kultura, które przejęło projekt i które chciało go tutaj organizować w Domu Kultury. Ponieważ Dom Kultury według przepisów nieustalonych przeze mnie, tylko wcześniejszych wydanych przez poprzedniego pana burmistrza i panią dyrektor tutaj, nie może użyczać nieodpłatnie sali widowiskowej, natomiast może współorganizować występy. Tak to się odbywa, tak się to realizuje i zaproponowałam taką współpracę. Ja bardzo chętnie zaprosiłam przedstawiciela kultury na rozmowę tutaj ze mną. Ustaliliśmy wtedy szczegóły tego projektu i powiedziałam, że chciałabym też wcielić osoby, które współpracują z Domem Kultury, a być może innych radnych będzie można zaprosić do tego projektu. I umówiliśmy się, że z końcem tygodnia ja dam listę swoich uczestników. Kiedy zadzwoniłam w piątek, pan powiedział, że absolutnie na to się nie zgadza i widzi tylko moją współorganizację no w taki sposób, że użyczam sali pracownika na cały tydzień. No i
tak wygląda współorganizacja zadania z Domem Kultury. Ja sobie troszeczkę to inaczej wyobrażam. Tylko, że statut Domu Kultury, ten napisany przez panią poprzednika, już nawet nie wiem, czy akurat panią dyrektor, ale przypuszczam, że tak, chociaż nie jestem tego pewien na 100%, przewiduje w jednym ze swoich paragrafów, że wszelkiego rodzaju koncerty tego typu są ogólnodostępne nieodpłatnie dla wszelkiego rodzaju stowarzyszeń czy innych form przedstawiania kultury szeroko pojętej. Jest to wyraźnie, czytałem to w statucie i mogę to w każdej chwili udowodnić. Jedynie w sytuacjach, kiedy ale cała impreza jest niezwiązana z kulturą, tylko z jakąś komercją, praktycznie rzecz biorąc, wtedy Dom Kultury pobiera opłaty za tego typu użyczenie sali. I tutaj nie widzę korespondencji pomiędzy tym, co pani mówi, że trzeba za to zapłacić, jeżeli ktoś wchodzi w ten sposób, w stosunku do tego, co jest w statucie. To znaczy, to co pan powiedział, ja nie znam takiego artykułu z statutu, natomiast chyba mówi pan o punkcie trzecim, że Dom Kultury ma współtworzyć i udostępniać. No właśnie, udostępniać. Tak, udostępniać życie kulturalne. Natomiast myślę, że ma to polegać na programie, jaki realizuje Dom Kultury. To jest rozwinięcie. Natomiast, rozwinięcie, mamy cennik, wie pan, ja nie wymyślałam tych przepisów. Mamy cennik, który określa imprezy komercyjne i niekomercyjne, wykłady, koncerty i tak dalej. Więc mówię, nie jest to mój pomysł, ja jestem człowiekiem bardzo ugodowym i jestem w stanie się dogadać, natomiast powiedziałam, że chciałabym, żeby to była współorganizacja. Jeżeli ktoś mówi... Ten punkt tego nie przewiduje, że musi być współorganizacja. Tam jest wyraźnie napisane, że Dom Kultury udostępnia, umożliwia, znaczy, a nie współpracuje. Tak nie jest napisane. Nie mam teraz statutu, musiałabym go wyciągnąć i panu, żeby nie pomylić się, przeczytać ten punkt. Ja rozumiem to tak, że Dom Kultury pomaga współtworzyć mieszkańcom... Dom Kultury ma umożliwiać to tworzenie kultury, a nie współtworzyć. Jak gdyby mylimy to chyba... W tym momencie powinniśmy przerwać i może ja wyciągnę statut. Ja ten statut tutaj w tym momencie zamieszczę na naszym wywiadzie, tak żeby on był widoczny dla wszystkich Państwa oglądających, bo jestem tego pewny, co mówię, bo czytałem ten statut kilkakrotnie, zanim tutaj przyszedłem i tam to wszystko, o czym słyszę ostatnio, jest moim zdaniem nadinterpretacją tego, co tam jest napisane, bo rozmawialiśmy sobie tak i z burmistrzem, i z wieloma osobami. Ani ja, ani pan jesteśmy chyba prawnikami, więc każdy może to interpretować według siebie. Zapis ale jest... Ale jest bardzo prosty ten zapis. Nie dobudowujmy do niego dodatkowej jakiejś rzeczy, bo tam jest napisane bardzo prosto. Imprezy typu, nie wiem, takie jakie odbywają się w Domu Kultury, czasami polegające na sprzedaży jakichś artykułów przez filmy, wiadomo, są odpłatne. Bo to jest show robione po to, żeby coś sprzedać, typowa komercja. Jeżeli przyjeżdża zespół, który jest zespołem, który chce dać koncert za pieniądze, za sprzedane bilety, jest to komercja. Wiadomo, oni chcą zarobić. Dom Kultury przy okazji też coś zarobi, bo wiadomo, że udostępniając salę będzie miał jakieś przychody. Ale tu mamy do czynienia z miejscowymi artystami, ze zwykłymi, normalnymi ludźmi, można powiedzieć, z ulicy, którzy chcą coś zrobić. I niekoniecznie akurat mówimy o tej sytuacji, ale dajmy na to, zbierają się w kilku i tworzą jakąś sztukę teatralną. I ta sztuka jest zamknięta, ona jest gotowa. Przychodzą do Domu Kultury i chcą ją wystawić jako tutaj zgodnie z tym statutem i mają wtedy zapłacić za udostępnienie sali? Wie pan, to nie jest dokładnie tak. Tutaj wchodzimy już w taką polemikę problemu między i nieporozumień między osobami, które są stricte zaangażowane w projekt tego koncertu. Ja dałam swój pomysł, miałam mocne naciski, że mam tak zrobić i koniec i kropka. Zresztą mi się to nie podobało. Ale jakie naciski pani miała? Się dogadać. No, z panem, z którym rozmawiałam, jak dorosłym człowiekiem, któremu zaproponowałam współorganizację tego koncertu, że chciałabym, żeby ktoś z naszego Domu Kultury jeszcze wziął też w tym udział, on się na to zgodził. I mieliśmy tydzień ustalić co i jak. Ja nawet ten koncert rzuciłam na plan imprez, taki nasz szablon internetowy, więc ja bardzo sprzyjałam temu pomysłowi. Problem zrodził się później, ale wie pan, to musiałyby siąść dwie strony i dwie strony o tym porozmawiać, bo... No wczoraj rozmawiały dwie strony na komisji z tej rozmowy, mój wniosek, który zresztą państwo sobie będą mogli sami wyrobić, oglądając całość tej komisji, wynika
wynika taki, że jednak tkwi w tym jakiś problem, powiem to śmiało, polityczny, bo problemem się okazało, że próbowali się w tym koncercie pokazać dwaj radni i to był ten problem, że oni są opozycyjni. Wie pan co, no ja do tego odnieść się nie mogę, bo ja chciałam współtworzyć wydarzenie, na co padła odpowiedź na kilka dni, w sumie na tydzień przed realizacją wydarzenia, chociaż wcześniej umawialiśmy się jak dorośli ludzie, że nie ma problemu, że mogę, że tak powiem, wystawić swoich też tutaj osoby z kół zainteresowań i wydaje mi się też, że to nie jest tak, że w każdej chwili może każdy przyjść do Domu Kultury i tutaj występować i śpiewać. Bo no wie pan, ja muszę tutaj też zarządzać tym obiektem i przede wszystkim działać na jego korzyść. My się tu z bardzo dużymi problemami finansowymi borykamy i to jest. Czy to nie jest tak źle? Dom Kultury ma tam jakieś 800 tysięcy, z tego co pamiętam, rocznie na wypłaty i różne inne pochodne, więc to nie jest aż taki bardzo tragiczny wynik. No tutaj jest problem chyba bardziej organizacyjny, a nie tylko i wyłącznie, że Dom Kultury musi zarabiać. Wie pan co, no, w tym momencie rozpisując nowe konkursy i tak dalej, praktycznie wykorzystaliśmy roczne zapotrzebowanie na materiał, więc mówię, no, borykamy się z bardzo dużymi problemami i mówię, żeby tutaj organizować przedsięwzięcia, żeby móc to rozreklamować, brakuje nam tych środków. A jakie środki, jeżeli pani by mogła przedstawić to widzom Kanału Zielonego, są w dyspozycji Domu Kultury na cały rok? Wie pan co, no to jest dotacja przekazywana od organizatora. My jeszcze posiadamy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, na której zarabiamy niewątpliwie. Natomiast mówię, to jest wszystko za mało. Jaki Dom Kultury jest, każdy widzi To znaczy uważa pan, że infrastruktura spełnia standardy ogólnopolskie i... Powiem tak, na pewno scena nie spełnia, bo walczyłem o tą scenę już od wielu lat, żeby była zrobiona. Pieniądze na to były, ale w jakiś dziwny sposób się rozpłynęły, w sensie tym, że nie w Domu Kultury, tylko w gminie. Ja mam nadzieję, że dzisiejsi radni w kolejnym budżecie będą w stanie przewidzieć taki wydatek, żeby tą scenę zrobić, ale z tego co wiem, tak, część nagłośnienia została zakupiona nowa całkiem niedawno. Wiem, że w oświetleniu można szukać tutaj jakiś na pewno czegoś lepszego i nowszego i jest to jak najbardziej jasne. Z tym, że no, nie można powiedzieć, że tu znów całkiem nic nie ma. Znaczy, wie pan, ja wchodząc do tego budynku mam wrażenie, że to nie jest miejsce na skalę dzisiejszych czasów. Wystarczy zajrzeć do sali kameralnej czy do sali prób i też przestudiować to, czym my dysponujemy do prowadzenia zajęć. Ja do tej pory nie miałam możliwości organizowania zajęć animacyjnych, bo nie posiadaliśmy takiego sprzętu. Żadnego. Jakiego? Jeśli chodzi o nawet piłki, woreczki, mamy zajęcia tutaj tańca, więc wszystkie takie materiały są potrzebne. Również do zabaw z muzyką i tak dalej, instrumenty dla dzieci, różne formy, których po prostu brakuje do tego, żeby w dzisiejszym nowoczesnym świecie móc, że tak powiem, realizować. No tak, tylko że gmina się boryka w dzisiejszym nowoczesnym świecie z tym, że może 1/3, może trochę ponad 1/3 dróg w gminie Kłobuck jest asfaltowa, reszta nie jest asfaltowa. I ktoś może powiedzieć, po co mi kultura, po co mi wydatki na kulturę tak wysokie, skoro ja nie mam koło swojego domu asfaltu, ani chodnika i co wtedy? Jak to przełożyć? Ja uważam, że miasto to nie tylko drogi i chodniki, bo trzeba też ludziom dać coś jeszcze. Sama jestem mieszkanką Kłobucka i mieszkam w miejscu, gdzie właśnie przy moim domu kończy się chodnik, o którym też słychać wiele sporów. I mówię, wychowałam dwójkę dzieci chodząc z wózkiem po ulicy, bo po chodniku nie da się iść. Jakoś można też z tym żyć. To nie jest takie na już, na teraz. Przejeżdżamy, wjeżdżamy do Częstochowy, wiemy co się dzieje na Rocha, można zepsuć auto. Także mówię, miasto to nie same drogi i chodniki. To też inne wydarzenia, to też inne atrakcje, które scalają, zwłaszcza w dzisiejszym czasie mieszkańców.
I trzeba im dać, mówię, też kulturę i rozrywkę na miarę XXI wieku. Pani dyrektor, nie chcę pani zajmować aż tak bardzo długo, ale czy tak naprawdę może przyjść do pani jakiś człowiek z pomysłem zamkniętym i powiedzieć, chciałbym to przedstawić na scenie, przedstawi pani scenariusz, który no, nie będzie, powiedzmy, jakimś scenariuszem gorszącym, że się tak wyrażę, bo takie opinie też dzisiaj usłyszałem. Czy on będzie miał szansę na to, żeby go wystawić w takiej formie, w jakiej z tym przyjdzie do pani? Jestem bardzo ugodowym człowiekiem, z każdym się dogadam. Teoretycznie ciężko mi teraz podejmować decyzję, ale wszystkich chcących współpracować z Domem Kultury bardzo serdecznie zapraszam. A no bo jeszcze żeśmy nie skończyli, tak troszeczkę podsumowujemy. Mam jeszcze pytanie takie, czy jednak widzowie kłobuccy będą mieli szansę zobaczyć tych panów, którzy wystąpili ostatnio we Wręczycy? Ciężko mi się w tej chwili odnieść do tej sytuacji, bo ja mówię, ja nie mówiłam, że zabraniam tego występu. Miałam jakiś tam swój pomysł realizacji. No, z jakichś przyczyn nie doszło do tego. Zresztą mówię, no, przeżyłam też wiele nieprzyjemnych rozmów, informacji na Facebooku od osób zainteresowanych, więc chyba to nie powinno tak wyglądać, bo wie pan, jeżeli tak będziemy podchodzić do sytuacji, to od dzisiaj po prostu no, drzwi sali widowiskowej powinny być otwarte, bo a nóż komuś zechce się właśnie śpiewać i występować, więc no... Znaczy, nie chodzi o to, no, nie będziemy tutaj robili sceny otwartej i żeby ktoś właśnie jak w Hyde Parku przyszedł i udawał, że coś potrafi, bo jakiś poziom musi być zachowany, ale w tym wypadku mamy z poziomem, który już został sprawdzony. Mało tego, został teraz zweryfikowany we Wręczycy i okazało się, że ten poziom jest utrzymany, no więc mamy gotowy produkt. Możemy go wpuścić na scenę w Kłobucku. Może to taki sposób na zakopanie tego niepotrzebnego, jakby tu powiedzieć, małego toporka wojennego, bo jeszcze nie chcę tego toporem wojennym nazwać, ale jednak coś, co podzieliło pewne grupy w Kłobucku. Może to jest jakiś sposób na to? Znaczy wie pan, podzieliło grupy. No, Facebook niewątpliwie to dzisiaj wielkie medium. I on powoduje dużo właśnie plotek. Można tam, czy na Facebooku, czy na różnych portalach zamieszczać anonimowo różne nieprawdziwe informacje. Ja tego nigdy nie robię. Nie wypisuję anonimowych treści obrażających kogoś, a tym bardziej nieprawdziwych. Więc myślę, że wie pan, wszyscy zawsze mówią, że prawda leży gdzieś po środku, ale mówię, spotkałam się, dlaczego za pierwszym razem, kiedy organizowaliśmy Zew Wolności z Sebastianem Zielonką, wyszło nam to i byliśmy w stanie się porozumieć, a teraz inna osoba przejęła tą formułę i już nie byliśmy w stanie się dogadać, więc mówię, jestem dyrektorem, jestem tutaj odpowiedzialna za to, co robimy, co prezentujemy, układam jakiś tam program. Jestem krótko tym dyrektorem, więc ten program jeszcze ciągle jest też w fazie budowy, bo troszkę inaczej sobie na początku to wyobrażałam. Myślałam, że dużo szybciej będzie można wdrożyć różne rzeczy. Tutaj też natknęłam się na nieumiejętność tego zrobienia w tak szybkim czasie, więc na razie działamy, tworzymy zespół i idziemy z tym do przodu, więc mówię, ja jestem za to, znaczy ja, w ogóle dyrektor, jakikolwiek dyrektor układa jakiś plan i jest za niego odpowiedzialny, także ja wszystkich do współpracy zachęcam, chcę współpracować z ludźmi, z mieszkańcami, ale no, musimy robić to w taki sposób miły dla siebie, a nie przez Facebooka czy pisanie jakichś artykułów rodem z serca. Mówię, dlaczego Sebastian jako autor, bo tak się podaje, inicjator przedsięwzięcia Zewu Wolności, no nie przyszedł nigdy z tym pomysłem do mnie. Znaczy, ja nie będę tego komentował, bo nie ma tutaj Sebastiana, a nie chcę za niego żadnych tutaj wygłaszać oświadczeń. Także tą sprawę musimy uznać za taką, jaką jest. Jeżeli Sebastian się zgodzi i członkowie Stowarzyszenia Kultura, to bardzo chętnie się z nimi spotkam i spróbujemy poznać sprawę z drugiej strony. Już tak zbliżając się do końca, ta druga sprawa, która tak też męczy różnymi doniesieniami Kłobuck odnośnie sprawy pracownika, który już
nie pracuje. Jedni mówią zwolnionego, inni mówią, który odszedł sam. Proszę mi powiedzieć, bo wczoraj padło jasne stwierdzenie, że pracownik odszedł na porozumienie stron. Jeżeli ma jakieś wątpliwości, oczywiście może udać się z tym do sądu pracy. Ja mam inne pytanie. Czy ten pracownik, gdyby na przykład chciał, czy mógłby wziąć udział w konkursie na to stanowisko pracy, które jest w tej chwili ogłoszone? Ja w tym momencie nie wyobrażam sobie dalszej współpracy z tym pracownikiem. No to może w ten sposób podsumujmy to dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za wywiad i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.